Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Buzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejny rower. Tak, który znajduje się w Biker Buzyk. A dzisiaj coś dla kobiet. Leaf Avail 1 za cenę 4099 zł. Czyli 400 bez złotówki. Dokładnie. Jest to Leaf, już omawiane przez nas, czyli jest to marka, która pochodzi z Gianta, produkowana, znaczy jest to marka wywodzi dla kobiet, tak, wywodzi się od Gianta, tak. Jest to marka Leaf, jest to marka dla kobiet, od kobiet, czyli produkowana przez kobiety, zaprojektowana przez kobiety i jest dla kobiet. Tak. Czyli mamy przemyślany generalnie dla kobiet. No zresztą też kolor jest ładny, biały, ale nie wiem, no taki znaczy, biały rower. Może być dla faceta, no, no się, ale nie chodzi o to. Ten biały jest po prostu ładny. No ładny jest, no takim. No cieszę się, ładny. Że ci się podoba. Mi się podoba. Taka tak, biała perełka z jaśniejszego przychodzi w ciemniejszy kolor przy mechanizmie korbowym. Do tego, no ty zaszaleję, nazwę to turkusem. Może lepiej nie wchodźmy napis w ten, bo myślę, że... Najwyżej mnie po prostu wyśmieje część naszych oglądających no, pań. Powiedzmy sobie, no my... Ładnie jest to skomponowane. Tak. No ale teraz jedziemy tam, gdzie się my czujemy dobrze, czyli techniczny aspekt tego roweru. Rower jest aluminiowo-karbonowy. Aluminiowy mamy ramę, a karbon tak, mamy... widelec. Jeśli chodzi o frameset, to tak, no to rama jest alu, widelec jest karbon. Do tego mamy sztyce, w tym przypadku alu. Diffuse. Z przekrojem D, czyli tak zwany diffuse. No i od razu napomnę, że jeśli byśmy oczekiwali większego komfortu, no to można tą aluminiową sztycę wymienić na karbonową. Tak, jest taka opcja. I to na pewno będzie jeszcze zauważalnie większa poprawa. Ten diffuse przy aluminium działa. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że przy osobach mniejszej wadze będzie to mniej działało niż w porównaniu do przy karbonu. Przy tegorocznym dostępie w ogóle do komponentów diffuse karbonowy to jest rarytas. Pochwalę się, że mamy. Jest na stanie i możemy go od ręki podawać. Także udało nam się odebrać zamówienie, które złożyliśmy w zeszłym roku i dostaliśmy część tych rzeczy, które doszły na czas. Nie na zimę, tylko jeszcze można w sezonie nimi pożonglować. Mamy go na osprzęcie Shimano Sora 2x9. Tam przełożenie to jest kompaktowe, z tego co widzę. Mamy support wkręcany. Zapewne, żeby tutaj gdzieś tam produkcja ramy była tańsza. Natomiast to te wkręcane, one są, jak już powiedziałem, fajne. Znaczy, Avail 1 ma być lustrzanym odbiciem osprzętowo Contenda 1. Także to wygląda bardzo podobnie. No tak, bo koła mamy Gianta, opony też Gianta. Także to, co mogliśmy zarzucić kiedykolwiek Contendowi 1, to samo możemy zarzucić modelowi Avail. Jeżeli chodzi o klamki, to jest ciekawe. Nie pamiętam, czy Content ma też dwie pary klamek. Wydaje mi się, że nie. Nie. Content, z tego co kojarzę, nie ma dwóch pary klamek. Natomiast tutaj właśnie mamy... Możemy hamować z górnego chwytu lub z klamką manetek. Był kiedyś, widziałem taki ala gravel, to się chyba wtedy nazywało albo All Tour, albo N-Tour. Za diabła sobie nie przypomnę. Okay. Bo teraz N-Tour to jest w zasadzie trekking, ale wtedy chyba N-Tour był właśnie takim ala gravelem, który miał dwie pary klamek. Taką fajnie poprowadzoną linią ramy. Teraz można powiedzieć zastąpił go Content AR w kolekcji Gianta. Okay. Rower jest na zwykłych hamulcach szczękowych. Wiadomo, za tą cenę raczej szosy nie uświadczymy na
tarczach, natomiast no, też trzeba powiedzieć sobie, że ten rower to jest dla początkujących... To jest endurance, no, to nie jest rower do startów. No, ale też ktoś zaczyna swoją przygodę ze szosą i no, niepotrzebne mu od razu są, że tak powiedzmy, tarcze. Tak. To ma być prosty rower szosowy, tak jak na początku były i były przez długi czas. No, to tak jak obserwuję zawody, czy różnego rodzaju imprezy triathlonowe, pojawiają się te rowery. Tarcze tak szybko nie wyprą całkowicie szczękowych. Oczywiście to nie są zawodnicy na pudło, ale jeżeli ktoś chce po prostu popróbować własnych sił i nie chce od razu wydawać jakiejś niemożliwej kwoty na pełen osprzęt, no bo jednak, no, to bawi się i będzie się fajnie bawił, jakby moim zdaniem o to chodzi. Dokładnie. Komponenty mamy tutaj od Gianta, tak jak mówiliśmy, sztyca Diffuse, siodło Giantowskie, no i mostek oraz kierownica. Natomiast owika jest to Leaf, sygnowana marką Leaf. Tak, dosyć mięsista, dosyć przyjemna w dotyku. Taka miękka, tak, że będzie fajnie tłumiła drgania. Do tego jest fajnie dopasowane siodełko z otworem. I jest to siodełko, które, jeśli mamy słabszą mobilność, pozwala lekko pochylić i zwiększyć tą, że tak powiedzmy, możliwość położenia pomiędzy kierownicy, tak, opuszczenie kierownicy mostka względem sztycy. Tak, mostek jest teraz zauważalnie podniesiony na plus, ale można go odwrócić i zrobić kąt ujemny, natomiast także nie ma z tym problemu. Jeśli ustawiacie rower na początku, no to i nie macie z tym, nie mieliście do czynienia z rowerami szosowymi, to warto, jak ktoś na to spojrzy z boku, bo no, ustawienie roweru jest niezwykle ważne, jak samego przygotowanie. Bo jeśli źle ustawimy rower, będziemy się na nim źle czuli, no to zradzimy się też do jazdy szybko. To jest tak samo jak w samochodzie, no jak masz źle dobraną kierownicę, fotel, jeżeli w dłuższą podróż, to się szlak trafi po prostu. Jest. No dokładnie. Dojedziesz, no ale po prostu będziesz wymęczony dwa razy bardziej. Otóż to. Pokrótce omówiliśmy ten rower. Bardzo pokrótce. Tak, myślę, że dla kogo ten rower? Wszystkich pytających, czy jest na sprzedaż, no ta sztuka już nie jest na sprzedaż. Nie wiem, czy uda nam się pozyskać drugą. Ten już mam zarezerwowany, klientka po prostu od razu stwierdziła, że tak go chce. I udało mi się pozyskać ten rower dla tej klientki. To fajnie. No i dla kogo ten rower? Tak jak mówiliśmy już, rower jest dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę ze szosą. Poszukuje czegoś dobrego, sprawdzonego. No i w sumie nie chce wydać przy tym nie wiadomo ile za rower szosowy, no bo tutaj 4100 zł dostajemy naprawdę fajny dosyć osprzęt, jak na początek wystarczający, na hamulcach szczękowych, które również nam wystarczą, dostajemy takie udogodnienie jak w górnym chwycie, bo dla właśnie, bezpieczeństwa jest to uwaga bardzo ważna, bo jak ktoś pierwszy raz siada na szosę, to może właśnie ten chwyt dla niego nie być naturalnym chwytem i zanim się do niego przestawi, on będzie jeździł w tym chwycie i żeby mieć kontrolę bezpieczeństwa, żeby mógł sobie zahamować. Zanim z górnego chwytu byśmy przeszli do klamek hamulca, już możemy przekoziłkować przez maskę samochodu. Także, dokładnie tak. A tutaj jest szansa, że uda nam się szybciej wyhamować. Cóż, trzeba... Ja jeszcze napomnę o tej klientce, bo to tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości tej pani możemy dzisiaj nagrać ten odcinek z tym rowerem. Bo stwierdziła, wie pan co? Zrobimy tak, ja ten rower oczywiście biorę, wpłaciła zadatek, tylko pan nagra z nim odcinek, bo tak mało nagrywacie kobiecych rowerów, a tutaj macie okazję, bo wiem, że tego roweru już raczej nie będziecie mieli. Proszę. Dziękujemy bardzo. Także zważyć. Zważymy tą bestię, zobaczymy. O, nawet tu mamy wagę. Trzeba nadmienić, że mamy ten rowerze ramę M. Tak, M-kę. To jest dla ważenia dosyć ważna informacja. No i z rowerem szosowym nie powinno być problemu. Przesuń trochę, chodzi. Żeby tutaj nie szedł w ciuchy.
wyważenia. O, git. No, jeszcze do... ciut. Do wyważenia dobrego. No powiedzmy. No i co my tutaj mamy? 9750. 9750, niecałe 10 kg. Bardzo ładna waga, jak na rower. Oczywiście szosowy, aluminiowy. Tak, gdzie no, można go sobie łatwo odchudzić. Znaczy na początku nie będziemy go odchudzać, niemniej waga startowa dobra. Jeżeli mamy takie zapędy, waga, to waga, że tak powiedzmy, wyjściowa jest ok, a tak, łatwo uzyskać jeszcze lepszą. Dokładnie. Także pokrótce Wam omówiliśmy model Avail od Leaf. Jeżeli jesteś młodą, znaczy nową rowerzystką. Nową. Początkującą i chcesz mieć fajną maszynę, no to jest fajna maszyna. Natomiast jeżeli już posiadacie, drogie panie, model Leaf Avail i chcecie się podzielić zdjęciami czy wrażeniami, czy plusami, czy minusami, piszcie, chętnie posłuchamy, chętnie się odniesiemy, chętnie pozyskujemy takie informacje, bo to też jakby nam daje dodatkową wiedzę, której no odnośnie rowerów, które tutaj której są. My nie uzyskamy, no bo ja na Availu raczej jeździć na razie no nie zamierzam. Także jest to kobietka. Także dziękuję za dziś. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ona już niebawem. Cześć. Dzięki, cześć.